Spotykamy się w szkole podstawowej numer 22 przy ulicy Kołobrzeskiej. Zostałem zaproszony przez samorząd uczniowski, przez młodzież tej szkoły. No i zaraz odbędzie się to spotkanie, gdzie na pewno będzie bardzo wiele pytań do prezydenta miasta, dotyczące oczywiście i przeszłości, i przyszłości, i teraźniejszości. Myślę, że na pewno będzie bardzo interesujące, bo nasza młodzież jest bardzo aktywna, bo wiemy najlepiej jako rodzice, również jako samorząd Olsztyna, że najważniejszym jest dla przyszłości miasta, dla przyszłości naszego społeczeństwa edukacja. Od jakiegoś czasu zastanawiałem się, w jaki sposób należy rozmawiać z władzami naszego miasta, ponieważ są najwłaściwszym, jak najwłaściwszą w zasadzie płaszczyzną rozmowy. Nasi młodzi samorządowcy z naszej szkoły, nasi młodzi dziennikarze z gazetki poprosili pana prezydenta, który bardzo chętnie wyraził zgodę na nasze dzisiejsze spotkanie. Chcemy po prostu na tym spotkaniu dowiedzieć się, zadając mu oczywiście 22 pytania. Jaka była jego kariera? Jakie podejmował tematy? Jakie miał rozterki? Nasze dzieci, nasze środowisko szkolne jest bardzo tym zainteresowane. Na pewno będzie to bardzo duże przeżycie dla wszystkich. W naszej szkoły zapraszamy prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza, i będziemy prowadzili z nim debatę. Jest klasa ekologiczna i my z różnych, przedstawiciele różnych kół zainteresowań. I o co będziecie pytali pana prezydenta? Jak się uczył, jak dojść do takiej kariery i co robić, żeby dobrze wystartować w przyszłości?